Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zipek Mówi, czyli z jednej z najfajniejszych serii chyba do tej pory na kanale, której bardzo dawno nie było. I wracamy w wielkim stylu, ponieważ słuchajcie, zbudowaliśmy nową mapę zupełnie, którą wy też możecie zagrać ze swoimi znajomymi. Na górze macie kod oraz w opisie także. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zasady Zipek Mówi, to są bardzo, bardzo proste. Jedna osoba jest Zipkiem, Simonem i rozkazuje pozostałym osobom. Także zobaczcie, jak to działa. Zipek Mówi, niech wszyscy podskoczą. Pięknie. O, dobra, już myślałem, że ryba nie podskoczy. I widzicie, wszyscy podskoczyli, czyli wykonali dobrze zadanie i nikt w tym wypadku nie umiera. Witam wszystkich bardzo serdecznie na drużynowym Zipek Mówi. Za chwilę będziecie dobierać się w parę, tylko poczekajcie chwilę, tylko ja tutaj się uzbroję. Zipek Mówi, niech wszyscy opuszczą kolory, ponieważ musimy dobrać drużyny. Dobra, i uwaga. Panie i panowie, nie wiem, czy macie jakieś drużyny przygotowane, czy nie. Niektóre osoby tutaj sobie pisały na Discordzie, na którego również serdecznie zapraszam. Na dole w opisie jest link. I słuchajcie, dobierajcie się. Kolory to są drużyny. Zipek Mówi, wybierzcie sobie kolor i ustawcie się na nim. O proszę, tutaj jest już jedna drużyna. Tu jest druga różowa drużyna. Okej, żółta drużyna nawet kolorami w miarę pasujecie. Poza tym Deadpoolem, który jest czerwony i trochę nie pasuje. Tutaj mamy drużynę czerwoną, drużyna zielona, drużyna różowa albo fioletowa, drużyna niebieska oraz drużyna żółta. No więc słuchajcie, pierwsza sprawa, pierwsza konkurencja to jest oczywiście słuchanie mnie. I teraz to jest bardzo ważne, żebyście wykonali zadanie dobrze, ponieważ osoba, która wykona źle, w takim wypadku cała drużyna będzie miała przewalone. Także uważajcie, bo nie gracie tylko dla siebie, ale też dla całej swojej drużyny. Więc Zipek Mówi, kucnijcie. Okej, pięknie wszyscy kucnęli, super. Wstańcie. Kurde, tutaj dużo osób wstało, bardzo dużo osób wstało. Dobra, przyznawać się, kto wstał. Zapraszam, okej. Okay. Kto jeszcze wstał? Kto jeszcze wstał? Chodź. I tutaj kogoś też widziałem. Kto tutaj wstał? Proszę się przyznać. Tutaj, ta osoba, tak? Jak sprzedała ze swojej drużyny w ogóle. No dobra, ale bardzo dobrze. Chodź do nas, chodź. Dobra, Zipek Mówi, chodź. Dobra, słuchajcie. Musimy zrobić dogrywkę w takim wypadku. Ustawcie się znowu w rządku. Zipek Mówi, kucnijcie. Zipek Mówi, spójrzcie w górę. Spójrzcie w dół. O! Ciebie widziałem, że spojrzałaś w dół. Zipek Mówi, wszyscy wracajcie. Niestety, słuchaj, nie było Zipek Mówi, dlatego ty dostajesz koksańca. Zapraszam, wracaj do swojej drużyny. Niestety, cała drużyna przy ciebie będzie miała gorzej, ale spokojnie, to nie jest aż takie straszne. Wracaj do swojej drużyny. No więc słuchajcie, drużyny, które wykonały dobrze zadanie, dostają jetpacka. Jedna osoba z drużyny dostaje jetpacka. Każdy z was ma po jednym jetpacku. I teraz w takim wypadku Zipek Mówi, zapraszam wszystkich. I słuchajcie, w lamach jest 5 flag. Każdą z tych flag musicie przenieść na drugą stronę tej platformy. I musicie wrzucić w te światełka, które widzicie tutaj w tym miejscu. Po wykonaniu zadania cała drużyna, słuchajcie, czuje się bezpieczna. Ale tutaj pojawia się problem, dlatego że w pierwszej konkurencji odpada największa ilość osób. Cała drużyna odpadnie tej konkurencji. Więc no cóż, trzymam kciuki, mam nadzieję, że wam się uda. No i słuchajcie, na mój strzał z digla zaczynamy konkurencję. Zipek Mówi, start! Co się dzieje? Czemu nie zaczynają? A czemu wy nie lecicie? Czemu nie biegnie do wszyscy? Czerwona drużyna już 3 flagi przerzuciła, fioletowa... 2! Zielonej drużynie została jedna flaga tylko. Czerwona oraz różowa zaraz zakończy. Zaraz zakończy. Pytanie, czy rzucą wszystkie dobrze. Oj, czyjaś drużyna nie wrzuciła. Słuchajcie, do swojego tego, swojego kwadracika, okej? Okay. Skończyła? No i słuchajcie, niebieska drużyna, jak widzę, jeszcze nie skończyła, została jej jedna flaga, ale tutaj jedna drużyna nie wrzuciła, nie trafiła do tego. Słuchajcie, nie wiem, kto tu odpadnie, ale a pewnie fioletowa albo czerwona jakaś. Chwila prawdy, kto nie trafił? Czerwona drużyna. Czerwona drużyna niestety przegrywa. Jak mówię, niestety, ale muszę was wyeliminować. Chodź tu. Dobra. Ale tak jak mówiłem, słuchajcie, niestety, jedna osoba w drużynie wykonała źle zadanie, nie trafiła i zginęła cała drużyna. A Zipek Mówi, zapraszam wszystkich do kolejnej konkurencji, cała reszta przeżywa oczywiście, możecie się cieszyć. Chodźcie do kolejnej konkurencji, bo ona nie będzie już taka prosta. Zipek Mówi, Deadpool, co z tobą? Co jest z nim? Halo, Deadpool, co z tobą? No niestety, Deadpoola jak na razie nie ma, słuchajcie. Ale to oznacza, że... Niestety, wylogował się. No to słuchajcie, to oznacza, że po prostu wszyscy przeżywacie w tej konkurencji i lecimy od razu z kolejną konkurencją. Więc pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to Zipek Mówi, chodźcie wszyscy, weźcie sobie balona. Dobra, więc słuchajcie, konkurencja ta polega na tym, żebyście wylosowali swojego balona. Osoba, która na samym końcu, jako ostatnia, trafi do swojego balona, to w takim wypadku, słuchajcie, niestety umiera. Uwaga! Zipek Mówi, start! Go! Wlosujcie swoje balony. O, drużyna zielona już prawie cała.
Tylko Impra została, która nie ma jeszcze swojego koloru. Fioletowa widzę, że już tam ma niebieskie. Tutaj żółta jest. Ładnie idzie, dobra, zielona drużyna skończyła, słuchajcie. Zielona drużyna skończyła, niebieska skończyła. Aj, niestety. Ostatnia osoba, która nie ma swojego balona. To jesteś niestety ty. Wiesz co, nie przeproszę ciebie. Niestety muszę przeprosić twoją drużynę, ponieważ jest o jedną osobę mniej teraz w ich drużynie. Więc niestety, ale odpadasz z tego turnieju. Zipek mówi, teraz czas na kolejną konkurencję. Więc ustawcie się w swoich drużynach obok siebie, ponieważ teraz, niestety tylko i wyłącznie losowo, okaże się, kto odpadnie. Przepraszam z góry za to, co się stanie, ale ja będę losował teraz balonem, która drużyna i która osoba z drużyny odpadnie. Więc jesteście gotowi? 3, 2, 1. Niebieska! Niebieska drużyna, jedna osoba z niebieskiej drużyny niestety musi odpaść. Zipek mówi, podskoczcie. A ty czemu nie skaczesz? Dobra, 3, 2, 1, 0. Nie wiem, czemu nie skoczyłeś, było Zipek mówi, było polecenie. No, w każdym razie odpadła kolejna osoba niestety i teraz możemy w końcu zająć się tym kolejną konkurencją, więc Zipek mówi, zapraszam tutaj do kolejnej konkurencji, w końcu. Konkurencja bardzo prosta, każdy z was musi zająć jeden tylko battle, jest o jeden battle za mało, także uwaga, Zipek mówi, start, go, 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 zaczynamy. No proszę, zielona drużyna, fioletowa i żółta w drągalach, niebieska drużyna także, fioletowa drużyna w ogóle skończyła już w tym momencie. Dwie osoby z fioletowej drużyny stanęły tak jak powinny. Oj, oj, tutaj dokładnie to samo z zielonej drużyny Impra. Słuchajcie, uważajcie, naprawdę, trzeba precyzji, naprawdę, nie ma co się śpieszyć. No i co? I co my tu mamy? No dwie osoby z zielonej drużyny, jak na razie najsłabiej, najsłabiej. O, pięknie. Słuchajcie, co tu mamy? Dwa ostatnie kiki zostały, a trzy drużyny jeszcze. Żółta, zielona i niebieska. O, pięknie, niebieska drużyna skończyła, czyli pojedynek między żółtą a zieloną drużyną. To nie jest takie proste, naprawdę, to nie jest takie proste, sam próbowałem. Oj, niestety. Niestety. To oznacza, że ty mi odpadasz. Przykro mi bardzo. O, dziękuję za siurprypkę. Niestety nie przekupisz mnie. Przepraszam, do zobaczenia w następnym odcinku. No cóż, Stachu musiał odpaść. Zaczynamy kolejną konkurencję. Zapraszam was wszystkich na kolejną konkurencję. Chodźcie, chodźcie. Oj, i teraz pięknie, wiem kto zeskoczył. Zipek mówi, zapraszam. Chodźcie, chodźcie, bo nie była Zipek mówi, no. Zipek mówi, zdejmijcie swoje balony. I uwaga, osoba, która jako pierwsza trafi czerwony balon, wygrywa. Zipek mówi, start. O, o, pięknie jest czerwony. I niestety, niestety, czerwony balon. Nie było czerwonego balona, musiałem cię zdyskwalifikować. Zapraszam pozostałe osoby na dół, ponieważ idziemy do kolejnej konkurencji. Zipek mówi, chodźcie na dół, idziemy do kolejnej konkurencji. Tutaj zaczyna się naprawdę ciężko. Dobra, więc słuchajcie, jak widzimy, została jedna osoba w żółtej drużynie, jedna w różowej, dwie w niebieskiej oraz trzy aż w zielonej. No tutaj naprawdę ładnie idzie zielonej drużynie, ale teraz jest konkurencja bardzo trudna, ponieważ musicie zachwycić mnie, a mnie jest bardzo trudno zachwycić. Będziecie grać, słuchajcie, ale w drużynach, dlatego osoby, które mają tylko jedną osobę w drużynie, mają lepiej, ponieważ będą grały same. Już za chwilę każdej drużynie dam dokładnie 2 minuty na przygotowanie jakiejś piosenki, jakiejś melodii na pianinku. Osoba z drużyny, która zrobi najgorszą po prostu muzyczkę, melodię, w takim wypadku umiera. Wszystkie drużyny mam nadzieję, że są już gotowe. Zaczynamy i mam nadzieję, że się przygotowaliście dobrze. Po pierwsze, Zipek mówi, proszę założyć swoje baloniki. I słuchajcie, zaczynamy. Pierwszą drużyną, która nam zaprezentuje swój talent muzyczny jest drużyna... Może zrobimy tutaj losowanie, skoro tak. Jako pierwsza drużyna idzie... Zielona. Zielona drużyna, zapraszam do pianinka i proszę zagrać mi tutaj piękną pioseneczkę. Dobra, słuchamy. Nie przeszkadzajmy tutaj. Uwaga, Zipek mówi, zaczynajcie! Okej, okej, okay, dobra, dobra. Zipek mówi, zapraszam. Wracamy, wracamy. Więc teraz czas na kolejną drużynę. Fioletowa drużyna. Zipek mówi, start. Tak, o jest ten dźwięk, dobre, dobre. Zipek mówi, wracaj, wracaj do pozostałych. Dobra, lecimy dalej. Kolejna drużyna jest drużyna niebieska, więc zapraszam drużynę niebieską tutaj.
typek mówi, zapraszam z powrotem, chodźcie. Dobra, była na... Jak ucieka. Ostatnia osoba już, panie bananku, zapraszam. O, w ogóle zmieniłeś skina, widzę. Chodź. Dobra, co tu się wydarzy? Dobrze, żeśmy u mnie wracamy. I słuchajcie, według mnie najlepiej poradził sobie tutaj ten pan. Zielona drużyna na drugim miejscu. No i tutaj mam problem z żółtą i z niebieską drużyną, ponieważ tutaj było dużo fałszowania. W jednej mi się wydawało, że było po prostu było tak nie bardzo przygotowane, bo aż za dużo było tych dźwięków, jak na 2 minuty, myślę. Ale zapraszam niebieską drużynę. Dźwięk mówi, zapraszam niebieską drużynę, ponieważ, słuchajcie, jest was dwójka, więc w takim wypadku jedna osoba prawie że nie grała. Więc muszę wyeliminować jedną osobę od was. Dźwięk mówi, spójrzcie na imprę. A teraz na mnie. Oj, niestety, tutaj osoba spojrzała się na mnie. Piotr, niestety, odpadasz. Zipek mówi, zapraszam wszystkich do kolejnej konkurencji, ponieważ kolejna konkurencja to jest, słuchajcie, strzał w dziesiątkę, nie wiem jak to nazwać, po prostu będziecie strzelać do celu, więc uwaga, ale bandażownicami, więc tutaj będzie troszkę trudno. Zipek mówi, weźcie, niech każdy z was weźmie sobie bandażownicę jedną. Zipek mówi, czy wszyscy macie bandażownicę? Ale to pięknie wygląda. Więc uwaga, Zipek mówi, ustawcie się tutaj. Waszym zadaniem będzie trafić w to malutkie okienko. Ja będę zwracał uwagę na to, kto dał radę. Ale jak tylko traficie w to okienko, to od razu przychodzicie do tyłu i się ustawiacie z tyłu. Gdzieś tam, żebym widział, że po prostu trafiliście. Zipek mówi, zaczynajcie, strzelajcie i musicie trafić. Tam trafione widziałem, dobre. Tutaj trafione. Widziałem. No to niestety, przepraszam cię bardzo, ale w tej konkurencji odpadasz. I tym sposobem, słuchajcie, mamy 5 osób, więc zapraszam całą waszą piątkę do następnej konkurencji, bo następną konkurencją jest wspinaczka, okej? Okay? Więc Zipek mówi, chodźcie wszyscy na czerwone pole. I Zipek mówi, niech każdy z was weźmie sobie 5 pistoletów. Wszyscy mają po 5 pistoletów, tak? Zipek mówi, kucnijcie, jeżeli macie. Dobra, czyli wszyscy mają. No i waszym zadaniem jest wspiąć się na tą ścianę i na platformę tą, na którą ja teraz sobie stanę. Ja mam trochę łatwiej, bo grapplerem. No po prostu ostatnia osoba, która będzie tutaj na samej górze, po prostu umiera. Koniec, kropka. Więc uwaga, na mój po prostu sygnał zaczynacie. Więc uwaga, Zipek mówi start! Go! I kto będzie ostatni? Jak to fajnie wygląda, jak wy tam spróbujecie. Co tu się dzieje? Uważajcie, żeby kogoś nie trafić. Dobrze. Pięknie. Oj, bananek niestety nie dał rady i tam jeszcze jedna osoba nie dała rady. Więc teraz przeładowują. Przeładowują, idę tam do nich. Idę zobaczyć, przeładowują. Kto będzie pierwszy? Kto przeładuje jako pierwszy? O nie, musicie mieć wszystkie 5 przeładowane, zmieniać broń i lecieć do góry. Okej. O, niestety. I bananek, co się stało? Co tam się wydarzyło właśnie w tym momencie? Czy bananek nie uderzył w kogoś przypadkiem? Nie przeszkadzajcie tam. No i teraz przeładowanie. Zawsze śmieszne. Okej. Okej, impra leci. Kto będzie pierwszy? Ale niestety... I niestety bananek był jako pierwszy, także została ostatnia osoba i niestety odpadasz w tej konkurencji. Do zobaczenia następnego odcinka. Uwaga! Oj, zdenerwowana Dominika. To była Dominika. I słuchajcie, czas na kolejną konkurencję. Wszystkim muszę powiedzieć, wszystkim gratulacje. Zostało 4 osoby, to jest naprawdę dobry wynik. Zipek mówi, to jest konkurencja strzał do celu, ale drużynowy. Więc słuchajcie, Zipek mówi, niech każdy z was weźmie sobie lifty. I teraz tak, będziemy musieli podzielić was na 2 drużyny. Także wasze poprzednie drużyny, ja tutaj widzę, że 2 osoby z jednej drużyny były, dlatego zostaniemy w ten sposób. Uwaga, waszym zadaniem jest, żeby jedną osobę z waszej drużyny trafić po prostu tam w tą dziurkę, na to białe pole, tylko że jest jedno ale. Pamiętajcie, że osoba, która jest w środku tej wyrzutni, jakby może celować do góry, do dołu, a osoba, która steruje, może celować na boki i strzelać. Także uwaga, Zipek mówi, start, go, zaczynamy. Okej. I kto trafi jako pierwszy? No to nie jest takie proste. Osoby, które sterują, muszą jakby na boki i muszą wystrzelić. Okej, widzę tutaj zamianę. Co tu się dzieje? Banan jednak będzie leciał. Nie wiem, co się dzieje, szczerze mówiąc. Tutaj też będzie zamiana, czy nie?
No i pięknie, pięknie ta drużyna, słuchajcie, pięknie sobie poradziła. Niestety tutaj z tej drużyny jakaś osoba będzie musiała zginąć. Teraz będziemy musieli zrobić testa, kto z was lepiej mnie słucha. Więc uwaga, kucnijcie. Zipek mówi, podskoczcie. Zipek mówi, zróbcie obrót dookoła siebie. Zipek mówi, kucnijcie. Podskoczcie. Zipek mówi, ostatnia reakcja. Zatańcz! Oj, niestety. Tutaj byłeś jako drugi. Przykro mi bardzo. Ej, halo, Bober! Bober! No dobra. Zipek mówi, panie bananku, zapraszam tutaj na dół. I chodźcie wszyscy na dół. Zipek mówi, zeskakujemy na dół. Zipek mówi, ustawcie się tam na starcie. Tam na starcie, okej? Okay? Teraz tak. Zipek mówi, następna konkurencja to labirynt. W środku jest labirynt, a w labiryncie jest klejnot. Waszym zadaniem jest znaleźć labirynt i wrócić tutaj z powrotem na start z tym diamentem. Osoba, która zwycięży, może podjąć decyzję, która odpada. Także myślę, że fajna nagroda. Więc uwaga, ja biorę klejnot teraz, w tym momencie. Klejnot będzie w tym miejscu. No i Zipek mówi, zapraszam wszystkich. Zapraszam wszystkich przed labirynt. Mogę wam życzyć tylko i wyłącznie powodzenia. Więc Zipek mówi, start, go! Lećcie i szukajcie klejnotu. I nie bójcie się, bo za chwilę nad wami dach zniknie, żebym widział dokładnie, co się tam dzieje. Okej, odkrywamy daszek i pyk! I mamy naszych uczestników, pięknie. W naszym labiryncie. Oj, widzę tylko dwóch uczestników. O kurde, tam widzę jednego już, bo promień pięknie pokazuje, ale słuchajcie, tutaj widzę, że dwie osoby idą w tym samym miejscu. Się spotkały, wszyscy się spotkali w tym samym miejscu, dokładnie. Co my tu mamy? No, słuchajcie, to nie jest prosta sprawa, ten labirynt, naprawdę. Bananek jest w tyle bardzo, z tego co widzę. No i co, słuchajcie, okej. Okay. A co się stało? Gdzie jest klejnot? Widziałem dokładnie, kto był pierwszy, także Marshmallow był jako pierwszy, więc uwaga, no niestety, musisz wybrać, kogo zabijamy tutaj. Kogo chcesz, żebym zabił? Zipek mówi, proszę, żebyś wybrał. Kogo? Mnie! Nie, mnie nie można! Zipek mówi, wybierz z uczestników. Tylko i wyłącznie, mnie nie można zabijać. No niestety, musisz podjąć decyzję. Musisz podjąć decyzję. Wiem, że ona jest straszna. Czyli tą osobę zabijamy, rozumiem, tak? Przykro mi bardzo. Igor bla bla, przepraszam, ale jesteś wyeliminowany. No i zostaje Bananek kontra Marshmallow. No to będzie fajny pojedynek, więc panowie, zapraszam was już do ostatniej konkurencji, czyli pojedynku. Chodźcie za mną. Dobra, więc witam panowie na plaży. Mam nadzieję, że... O, bardzo dobrze, że się uleczycie. Idealnie się składa, ponieważ, słuchajcie, czeka was pojedynek. A pojedynek nie będzie tutaj na tej plaży. Tylko proszę, weźcie rifta i naciśnijcie go, ponieważ musimy się udać na górę. I zapraszam na meteor. Chodźcie tutaj na meteor, że będzie ostatni pojedynek już. Jak widzicie, są przygotowane dla was skrzynki, dwie skrzyneczki. Zipek mówi, otwórzcie i weźcie bronię. Bardzo dobrze. Zipek mówi, niech tutaj jedna osoba zostanie. Zipek, a dobra, nie wiem kto chce. Słuchaj, ty zaczynasz z tej strony. Panie Bananku, życzę ci powodzenia. Powodzenia życzę także tobie, Marshmallow. Jesteś tu, jesteś, dobra. Okej, okay, a ja się chowam tutaj. Więc uwaga, Zipek mówi, pojedynek czas, start, go! I zobaczymy, kto tu zwycięży w tym pojedynku, ale tutaj jest taki piękny widok po prostu. Pamiętajcie, że nie ma tutaj, nie ma budowania, więc trzeba uważać bardzo. O, tutaj ktoś już tutaj wyszedł. Oj, bo dobra, nie będę mówił, nie będę mówił. Nie będę nic mówił, dobra. Najwyżej na powtórce zobaczymy, co się tam działo. Ja nic nie mówię, sorry. O, kurde, plecy były, piękne plecy. Oj, niestety! Niestety Marshmallow zginął, czyli Bananek zwycięża, słuchajcie! Dzisiejszego Zipek mówi, gratulacje panie Bananku, dobra robota, piąteczka dla ciebie oczywiście, proszę, bronię dla ciebie i no i nastał ten czas, żebyś po prostu strzelił mi prosto w głowę. Oj, niestety przegrałem. I słuchajcie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, zostawiać łapki w górę oraz możecie wpisać kod Zipek w sklepie, jeżeli mnie lubicie, jeżeli chcecie po prostu mnie wesprzeć. Do zobaczenia z tym razem, na razie, cześć!